Gdyby ktoś zapytał nas, bez jakiego produktu nie wyobrażamy sobie gotowania w naszym domu, to chyba bylibyśmy zgodni. No właśnie, Mirek pokazał. Na pewno będzie to tofu. Dokładnie. Tofu dla niektórych i to myślę, że dla tych, którzy tofu przerobionego na cokolwiek da się przerobić tofu, a da się przerobić na wszystko, jeszcze nie próbowali. I chcieliśmy powiedzieć, że ono będzie robione przez najbliższych kilka odcinków na różne sposoby. 3 odcinki? Tak, będą 3 odcinki poświęcone temu, co można zrobić z tofu. Tofu wędzonego, tofu naturalnego na słono i tofu naturalnego na słodko. Takie będą 3 kolejne odcinki. Zaczynamy od 5 sposobów na wędzone tofu. Krok po kroku, każdy da radę to zrobić, każdemu się uda. Jeśli chcecie zobaczyć nasze inne instruktażowe odcinki, znajdziecie je tutaj nad Joli głową. Uwaga, ostry nóż, proszę bardzo. Przygotowujemy pomysł dzisiaj numer 1. Czyli tofu w panierce, które bardzo często gości u nas na talerzu w czasie obiadu. Kostkę kroimy na 6 równych plastrów i żeby zrobić panierkę, potrzebujemy normalnie jajka rozmąconego. Oczywiście wiecie, czym w naszej kuchni zastępujemy jajko. Siemię mielone, odtłuszczone, takie, które można dostać w sklepie zielarskim albo w aptece. Dodajemy do niego pieprzu, czarnego mielonego. Część pieprzu zostawimy jeszcze do natarcia plastrów tofu i dodajemy szczyptę soli. Tak zawsze robiła moja mama, ale plastrów tofu nie natrzemy solą, dlatego że to tofu wędzone akurat jest już od razu słone. Sami musicie sprawdzić poziom nasolenia waszego tofu, ponieważ te kostki bywają naprawdę różne w zależności od producenta. Mieszamy suche składniki rozmąconego naszego jajka i zalewamy wrzątkiem, żeby uzyskać kleistą konsystencję. Od razu najlepiej mieszać, żeby nie stworzyły się kluski. Oczywiście odstawiamy na chwilę, aby siemię wchłonęło wodę i żeby zrobił się faktycznie klej, w którym będzie można moczyć plastry tofu. Jeśli podoba Wam się taki instruktażowy odcinek, możecie go oczywiście polubić, możecie zasubskrybować kanał, jeśli macie w tej kwestii jeszcze zaległości i gdy naciśniecie ten dzwoneczek, wtedy pojawi Wam się zawsze powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej, bezglutenowej kuchni, tłumaczonej również na język angielski i takiej, którą można komentować zarówno na blogu kulinarnym, jak i na YouTubie. Polecamy się, na pewno odpowiemy. I jeszcze jedno. Pamiętajcie, że taką panierkę właśnie z takim jajkiem możecie zrobić również... Jajkiem bez jajka. Jajkiem bez jajka. Możecie zrobić również do kotletów sojowych albo na przykład do kotletów z boczniaka. Przepis na kotlety z boczniaka znajdziecie tutaj nad Joli głową. O, zobaczcie, siemię już pochłonęło wodę i zrobiło się trochę za gęste, więc dodamy jeszcze trochę wody. Pewnie teraz wystarczy. Pora najwyższa włączyć patelnię, by ją rozgrzać, ponieważ za chwilę będziemy smażyć tofu. I to jest najlepsza chwila, aby opowiedzieć Wam o innych pomysłach na wędzone tofu. Oczywiście większość z Was zna nasze ruskie pierogi. Pamiętacie w nich skwarki? Oczywiście, że pamiętacie. Link znajdziecie tutaj. To jest przepis numer 2. Skwarki z wędzonego tofu. Mogą być one użyte również do fasolki po bretońsku, która również znajduje się na naszym kanale na YouTubie. A także do okrasy. Kluski z okrasą to jest kolejny przepis z użyciem skwarków. Nasze tofu jest słone, w związku z tym tylko posypuję plastry pieprzem, żeby nie były jałowe, żeby były ostrzejsze. I rozgrzewamy na patelni olej. Przepis numer 3 to pasta à la pasztetowa. Znacie, oczywiście, że znacie. Link tutaj. Przepis numer 4 to kolejna pasta. Pasta à la makrelowa, królowa naszych past. Najbardziej intensywna, najbardziej zdecydowana i to taka, która daje wiele możliwości użycia, ale o tym chyba opowiemy w jednym z kolejnych odcinków, bo mamy wiele pytań, co z tą pyszną... Warto poświęcić czas. Co z tą pyszną pastą można jeszcze zrobić? A można zrobić dużo, ale o tym dowiecie się później. To był pomysł numer 4, przechodzimy do pomysłu numer 5, ale najpierw wrzucimy tofu na patelnię. Korzystamy z siemienia jak z roztrzepanego jajka, namaczamy plaster tofu najpierw w siemieniu i teraz w mące ryżowej i rzucamy na rozgrzaną patelnię. Jeżeli nie macie czasu lub ochoty na gotowanie, zapraszamy Was do Bistro Delikatesów Atelier Smaku. A jeśli do Gdyni macie daleko, możecie odwiedzić nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. I ostatnia z naszych propozycji, 5, czyli tofu à la bacon, który znajdziecie w przepisie na łazanki. Przepis znajdziecie tam, nad jej głową. Oczywiście takiego tofu nie musicie długo smażyć, dlatego że w środku tofu nie jest surowe, Więc nie istnieje możliwość, że zjecie surową potrawę, a panierka dosyć szybko się podsmaża. Przełożyliśmy plastry tofu na drugą stronę i chciałoby się powiedzieć, smażymy z obu stron na złoty kolor. Ale niestety nie przy mące ryżowej. Złoty kolor nie wyjdzie, ale delikatnie się przyrumieniło. Tak czy inaczej, w tym momencie chcieliśmy Was poprosić jeszcze o różne sugestie na temat tego, jak przygotowujecie własne tofu we własnym domu. No może nie własne tofu, kupne tofu we własnym domu. Możecie się z nami podzielić, może zrobimy z tym nowy odcinek, zainspirujecie nas do czegoś. Albo poszukamy jeszcze u siebie, ponieważ my tofu, tak jak już wcześniej powiedziałam, używam bardzo często, w różnych okolicznościach. To na ten moment 326 odcinków, także pewnie jeszcze by się coś tam z tofu wędzonego dało znaleźć. A tymczasem smacznego i na zdrowie. Zdejmujemy patelnię, przekładamy na talerzyk tofu i nie damy długo czekać i jemy.